Taram, taram, tadam! Oto nadlatuje przepiękny motylek prosto z chmurkowej krainy. Laleczka cała błękitna, jakby unosiła się na chmurce. Jeszcze przed metamorfozą wygląda oto w ten sposób. Ma przepiękną białą sukienkę i przepiękną fryzurkę, takie dwa koczki, a to są, kochani, jej skrzydełka, pożyczone od innego zestawu. Zaczniemy sobie malowanie właśnie od tej sukienki. Przygotowałam już tutaj farbki. Mam oczywiście kolor niebieski oraz biały. Pierwsza warstwa farbki nałożona, ona już mi zdążyła przeschnąć, to teraz nakładam cieniutką drugą warstwę. Oczywiście cały czas używam tego samego pędzelka i cały czas tylko i wyłącznie, póki co, białej farbki. Chcę, aby ta sukienka naprawdę fajnie wyglądała. Nie zapominamy tutaj o tym przodzie troszeczkę. I jeszcze są oczywiście ważne tutaj ramionczka, z tyłu również maluję. Zauważyliście, że zostawiłam tutaj ten dół, on zaraz będzie błękitny. Ta błękitna farbanka wygląda bosko. Troszeczkę to teraz będzie mi przypominać chyba jakiegoś aniołka. No dobra, słuchajcie, nakładam teraz drugą warstwę. Nieco wyżej możemy tutaj zrobić jeszcze ten błękitny kolor. Wówczas tej farbanki będzie się wydawać, że jest nieco więcej. Taką grubą warstwę. A ja teraz mam do Was pytanie, kochani. Napiszcie mi na dole w komentarzu, jaki jest Wasz ulubiony kolor. Może wtedy zrobię jakąś fajną metamorfozę laleczki właśnie w Waszym ulubionym kolorze. Chyba już skończyłam malowanie falbanki, wygląda po prostu bosko. Czas teraz tutaj na ten trójkącik taki na środku sukienki, taki jakby dekolt, coś takiego. Również sięgam po błękitny kolor. Tadam, tadam, zobaczcie, i zaznaczam po prostu taki trójkącik tutaj na samym środku. Czas teraz na głowę mojej laleczki. Oczywiście włosy będą w zupełnie innym kolorze. Przygotowałam sobie tutaj jeszcze więcej białej farbki i troszeczkę niebieskiej. I zaczynamy malowanie. Tutaj już nam się przyda nieco troszeczkę większy pędzelek, tak abyśmy szybciej to po prostu zrobili. I co? Na początek nakładamy jedną cieniutką warstwę. Za pierwszym razem na pewno tego wszystkiego ładnie tutaj nie pokryjemy farbką, więc będziemy musieli poczekać, aż wyschnie, i nałożyć drugą warstwę. Ta-dam, ta-dam! Zobaczcie, jakie przepiękne włosy ma moja laleczka. Oprócz tego błękitu dołożyłam jeszcze takie nieco ciemniejsze pasemka i wygląda to po prostu, jakby na tej głowie była prawdziwa chmurka. Oczy, czyli coś, co ja najbardziej boję się zawsze malować, bo one są takie malutkie, ale one są błękitne, jednak ja tutaj chcę dodać troszeczkę swojego jakby koloru. No dobra, zobaczcie, włosy już wyschły, mogę się tutaj spokojnie o nie oprzeć paluszkiem. I dajemy farbkę, oczywiście błękitną. Ja zawsze zaczynam od kolorku. Nie wiem, czy kiedyś malowaliście sami w domu laleczki LOL Surprise. Ja Was do tego zachęcam, spróbujcie. To jest naprawdę świetna zabawa, a możecie ze swoich zwykłych laleczek LOL dzięki temu stworzyć niezapomniane laleczki, jedyne w swoim rodzaju. Takie, których nikt inny nie będzie miał, bo takiej laleczki, jaką ja robię, na pewno nikt nie ma. Teraz wygląda tragicznie moja laleczka, ale spokojnie, spokojnie, to wszystko zaraz będzie naprawione.
teraz na końcu oczka pędzelka nakładam odrobinę białej farbki i tą białą farbką zaznaczamy tutaj dół. Robimy taki cieniutki, cieniutki paseczek. Ja Wam oczywiście tutaj tak wszystkiego po kolei nie pokazuję, ale zawsze gdy maluję, to nakładam dwie albo trzy warstwy każdego koloru. Na włosach tutaj to chyba miałam nawet cztery warstwy farbki, tak aby ona pięknie wszystko pokryła. A jeśli chodzi o oczy, to nakładam dwie warstwy. I na sam koniec czas na kolor czarny. Cały czas używam tego samego pędzelka, tego malutkiego. I czarnym kolorem musimy narysować tutaj środek oczka. Dzięki temu nasza laleczka po prostu będzie mogła na nas spojrzeć. Tam, tadadam, kolejne fanfary, bo głowa mojej laleczki została skończona. Zobaczcie na to. O, wygląda po prostu anielsko, jak prawdziwy aniołek. Wygląda po prostu bosko. Zrobiłam głowę, zrobiłam sukienkę, to co teraz mi zostało? Oczywiście te przepiękne skrzydełka. Tak naprawdę one by mogły już zostać w takiej wersji, bo nawet pasują do tego wszystkiego. Nie podobają mi się tutaj te takie różowe elementy, więc je po prostu zamaluję. Sięgam po pędzelek, używam takiego pędzelka średniej wielkości. I odrobina błękitnej farbki tutaj na te różowe elementy. Ja tutaj w stroju nie mam nic różowego dla mojej laleczki, więc po prostu ten różowy kolor mi się troszeczkę nie podoba. Aby to wykończyć, używam teraz tego mojego cieniutkiego pędzelka. Serduszka już są zamalowane. Tutaj to w ogóle potrzebowałam chyba 5 warstw tej farbki. To teraz, wiecie co? Chcę pomalować tę górną, taką białą część. Zrobię ją delikatnie taką błękitną, wiecie, żeby pasowało mi tutaj do całego stroju, do całej tej koncepcji mojej laleczki. Na początku używam takiego nieco większego pędzelka. Teraz przekładamy na drugą stronę, bo z drugiej strony oczywiście też trzeba to pomalować. Nakładam farbkę delikatnie. A następnie, żeby wykończyć tutaj te kolejne elementy, tak jakby spływające, używam nieco mniejszego pędzla. Na 100% koniec, moi drodzy. Laleczka prezentuje się w ten sposób. Muszę ją obrócić i przyczepić teraz te urocze anielskie albo motylkowe skrzydełka. Muszę tylko znaleźć odpowiednie miejsce, zanim to przykleję. O wow, zobaczcie, jak to bosko wygląda. Do tego używam po prostu kleju kropelki, ale jeżeli Wy chcecie takie coś robić, to koniecznie poproście rodziców o pomoc, bo zabawa z tą kropelką wcale nie jest taka łatwa. Niby kropelka, a klej, słuchajcie, po prostu wszystko, łącznie z paluchami, więc uważajcie. Dobra, chyba znalazłam odpowiednie miejsce. Taram, 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 oto nadlatuje przepiękny motylek prosto z chmurkowej krainy. Laleczka cała błękitna, jakby unosiła się na chmurce. Thank you.
dzisiejszy odcinek Wam się spodobał, kochani. Ja bawiłam się świetnie, robiąc tę przepiękną metamorfozę skrzydełka, fryzura i przepiękna sukienka, a do tego śliczne, błękitne pantofelki. Bądźcie razem ze mną jutro na kanale Sylwia Testuje, bo zmieniłam nazwę kanału. Słyszymy zatem się już jutro. Do usłyszenia! Pozdrawiam Was! Pa, pa!